Powodzenia! I wystartowali. Więc elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to start w Robinsonadzie Kujawsko-Pomorskiej na dystansie 250 km. Mam 20 minut do startu, muszę jeszcze odebrać trackera i co? I jazda. I zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Pogoda zacna. Może być trochę upalnie. Wczoraj trochę popadało, więc zobaczymy, jakie będą warunki na trasie. Trasa sama w sobie jest szybka, z jakimiś sekcjami technicznymi. Dobra, lecę. Tu mamy z 8. Mogę na koło? Nie ma problemu. Tylko nie pomylić tutaj z zawodnikiem, nie? Bo... 3, 29. 2. Średnia? Powodzenia, no chyba tak, myślę, że się, może się uda. Tak wytrzymujesz takie upały? Lubię, ja wręcz lubię. Minuta. No zaraz my. To jest 7.50? 7.55. Zaraz my startujemy, no. 2, 1. Start, powodzenia. Chcecie straszyć? Ale masz zajebiste bicie na tylnym kole. Ty, no nie wiem. Ty, nie pojechaliśmy tam, gdzie trzeba. Prosto. Thank you.
33 km na godzinę. Siemanko, Belaberto. Hej, siemanko. Zdjęcie trzeba zrobić. Panowie, nie gadać, tylko jechać. Co się tak opierdzielacie? Koniec już. Wykręcone już 50 km, około godzina 40, średnia jakaś 30 ponad na godzinę. Idzie ładnie, idzie ładnie. Tempo na początku było srogie, teraz się troszeczkę uspokoiło, ale cały czas mocne, na przykład teraz 35 km na godzinę. Idziemy w piątkę, grupa śmierci. Na razie jest dobrze, zobaczymy jak długo.
Dobra, jedno jest pewne, że chłopaki słabi technicznie, więc na piaskach średnio dają radę. W tamtym roku była podobna sytuacja. Tak, na sliki to idą, nie? Teraz na żela i poczekam na chłopaków. Z grupy śmierci naszej piątki jeden na razie odpadł chyba, bo spadł mu łańcuch albo się zerwał. Ja na razie jeszcze chwilowo na czele, ale czekam na chłopaków. Po co mam jechać sam? Dopiero 2 godzinki zaraz będą. A już są 2 godziny 10 minut, 60 parę kilometrów. No, popracujemy jeszcze trochę razem. Można czekać. Godziny 91,5 km. Teraz trochę piasków. Dały się we znaki. Już dawno nie jechałem tak długiego odcinka piaszczystego, ale jakoś szło. Nie było najgorzej. Chłopaki z piaskami mają trochę większy problem, więc działają one na moją korzyść, bo teraz muszą trochę podgonić, aby mnie dogonić. Na razie jest ok. Tempo jest takie trochę wyścigowe, ale czasami jest jak pogadać. Średnia 30,5. Wiaterek jest, niestety jedziemy z wiaterkiem, będzie później pod wiatr, ale wiaterek jest dzisiaj dosyć mały. Zobaczymy, czy tak zostanie. Dawaj.
Dobra, to chyba są te Lasy Balczewskie. Ale się na trochę tych piasków jest. Tam widać z tyłu trochę chłopaki odstali. Bo powoli się zbliżam do miejsca, gdzie chyba objeżdżałem trasę. Więc resztę już powinienem kojarzyć na pamięć. Dobra, dobrze jest, ale zaczyna się robić ciepło. Zobaczymy ile dzisiaj. Największa temperatura pokażę. Fajnie, nie? Potrzebne to było. O. Szkoda, że mydła nie wziąłem. Dobra. Mija 4 godziny, bateria zmieniona, panini zjedzone, nie wiem, podzielone na pół, jedna połówka mi wypadła, ale i tak póki co zjadłbym jedno. No i co? Jedziemy w trójkę, koń Rafał daje cienkie zmiany, krótkie, albo nie ma nogi, albo tylko tak udaje. Godzin 147 km już nogi tak słabo kręcą, chyba u każdego. Jak tam, Rafał? Są siły jeszcze? Nie, już nie ma. Nie ma sił? Nie ma. Ale
Rafał to jest dobry aktor, nie? Nie, na końcu, zaraz przepali 300 watów, to tylko zobaczymy. Ale pogoda masakra, co? A może gdzieś do sklepu na jakieś piwko, chociaż zróbka. Ja wiem. Kolega się spieszy, nie? Jak za... Jak zatrzymacie, to tylko na mecie, co? Rafał robi fotkę, póki jesteśmy w trójkę, tak? Już 6 godzin, 180 km. Stało już tylko dwóch, bo jeden jest z białej trasy. Co? Jedziemy swoje. Ja już chyba wiem, kto zwycięży. A wy domyślacie się. We'll be right back.
Mówię, że niecałe 7 godzin, 200 km. Jeszcze z półtorej godzinki będziemy w domu. Gdzie ty będziesz, bo to jest Torunia. Cwania. To ty nie wjeżdżaj na metę, tylko od razu jedź do rodzinki. Może tam jakoś moja rodzinka spadnie na metę. A kurde, no. To moja cię nie chciała, no. Kończę drugie miejsce. Masz lepszą motywację dzisiaj niż ja.
Cześć, trzymał rower, a ty ten. Taka sytuacja po jednej godzinie jazdy. To jest niecała atmosfera pewnie. Czułem, jak to dobijałem co chwilę na ten... Na gorzenie? No. Ja się po sobie przejechałem. Po piwko. Jest wszystko przygotowane, ale to jeszcze nagrodę wylosuj. Aha, jak Patryk się jechało? Pogoda no, jak to lubię, bo... Ja lubię. Ja bym też poprosił jeszcze piwerko jedno. To problem. I na leśniczkę, no leśniczkę jeszcze nie jadłem. Melida ma jedną kurczę, gdyby nie teraz. Ta? Dobra. Dzięki. Masakra, jak ja wyglądam. Jak to przed chwilą Jarek powiedział, jakbym z kopalni wyszedł. Dojechałem szczęśliwie, mimo że jechałem na flaku, nie wiem. Albo zaraz zobaczę. O, mam kubeczkę. Zaraz zobaczymy, jakie było ciśnienie. Ja obstawiam, że nawet jednego bara nie było. O, prawie się nie pomyliłem. Jedna atmosfera. A to zawyża jeszcze chyba o jakieś 1,2. No, czyli miałem rację. Czyli jedno, chociaż się potwierdziło, że system hookless nie lubi dużych ciśnień, woli mniejsze. I faktycznie z mniejszymi sobie radzi. Nieraz dobiłem obręczą, ale na szczęście nic się nie stało. Myślałem, żeby szybko wziąć i podpompować, ale nie było kiedy, bo prawie nie było przerw. Była jedna szansa, ale to już w samym końcu, ale już stwierdziłem, nie będę ryzykował, bo wezmę na szybko nabojem, troszkę dobiję i przesadzę i może jakaś dziura się rozszczelni, więc już jak 200 km przejechałem na flaku, to to te 20 też dojadę. Ogólnie spoko, było ciepło. Trasa mi się podobała, były piaski. Piaski mi pomagały, nie przeszkadzały. Jechaliśmy na początku pięciu w grupie śmierci. Pierwszej osobie poszedł bębenek. Druga osoba się wywaliła dzięki mojej zasłudze, bo zaraz za Kruszwicą, jak zaczęły się lasy, to trochę szybciej pojechałem, zobaczyć kto jaką ma technikę. No i wyszło, że jeden nie miał najlepszej. No a trzeci się źle poczuł i zostaliśmy we dwóch. Z Rafałem jechaliśmy do samego końca. Przy końcu trochę zabrakło szczęścia. Widać, że czuł się mocniejszy. Parę razy próbował mnie zerwać, ale mu się nie udało. Może jakbym zaoszczędził trochę tych watów na wyższym ciśnieniu, to no może byłoby lepiej, ale no już można by było gdybać. Plus dla Rafała, że był stąd i znał końcówkę. Wiedział mniej więcej, gdzie zaatakować. No cóż, idę się obmyć, bo wyglądam naprawdę jak górnik. Trzecie miejsce, trasa zielona, 250 km. Rafał Jackowski. O. Drugie miejsce, Patryk Wrona. Brawa, brawa. Pierwsze miejsce, ogromne gratulacje. Zwycięzca ubiegłorocznej, 250, również Rafał Kwiatkowski. Brawo! Pieczka, tutaj od tyłu. Super, dzięki. Kopłony. Proszę bardzo. Brawo. Do góry, puchary. Do góry. Brawo! Wyżej. Chodźcie, chłopaki. Teraz to wkrótce. Tak, no ja muszę.